Puls Biznesu do słuchania. Stomatologia przez lata była branżą bardzo rozproszoną, jednak jak mogli już Państwo usłyszeć w rozmowie z Joanną Szyman, od kilku lat rosnące zainteresowanie nią wykazują duzi gracze branżowi i finansowi. Postanowiłem porozmawiać z największym z nich, czyli z należącym do brytyjskiej grupy Bupa LuxMedem, który pod względem przychodów jest liderem na polskim rynku prywatnych usług medycznych. Moim gościem jest Daniel Petryczkiewicz, szef projektu rozwoju stomatologii w LuxMedzie. Rozmowę zaczynam od pytania o to, jaką rolę odgrywa obecnie opieka stomatologiczna w całym biznesie grupy w Polsce. Stomatologia to znaczący bardzo biznes dla LuxMedu. W 2019 roku została podjęta decyzja o intensywnym rozwoju tego obszaru i od tego momentu jest to najszybciej rosnący biznes w grupie. Pewnie też dlatego, że jest wciąż jednak stosunkowo młody. No bo tak jak wspominałem, ten intensywny rozwój datuje się na ostatnie 3 lata, z czego trzeba pamiętać, że 2020 rok to był jednak okres pandemiczny. Rośniecie z niskiej bazy i jeszcze wam pandemia trochę zaszkodziła w 2020, czy rzeczywiście zaszkodziła? To znaczy, jak wyglądał popyt na usługi stomatologiczne w tym 2020 roku i czy teraz jest lepiej? Może trochę zaskoczę w ogóle słuchaczy. Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć o jednej rzeczy, która mi się wydaje bardzo kluczowa dla tego okresu pandemii. Że w ogóle przychodnie LuxMedu, już nie mówię tylko o stomatologicznych, tylko w ogóle, ale również stomatologiczne, były przede wszystkim dostępne dla pacjentów przez cały pandemiczny czas. Byliśmy dostępni zarówno telemedycznie, czego oczywiście nie da się wszystkich rzeczy telemedycznie załatwić, ale nawet w stomatologii mieliśmy również porady telemedyczne, bo okazuje się, że wielu pacjentów miało taką potrzebę, żeby na przykład zadzwonić, żeby się uspokoić, zapytać, czy na przykład, nie wiem, mogą przenosić dane wypełnienie tymczasowe, na przykład dłuższy czas, bo boją się albo nie chcą w tej chwili przyjść, czy na przykład takie, a nie inne zachowanie po nie, zabiegu jakimś, czy usługach, które mieli pacjenci świadczone, to jest na przykład normalne, więc potrzebowali bardziej sobie porozmawiać z lekarzem, niż mieli fizyczną potrzebę przyjścia do placówki. Więc byliśmy dostępni w ten sposób, ale byliśmy też cały czas otwarci dla pacjentów. I to jest bardzo ważne, bo nie tylko pacjenci z doraźnymi problemami mogli przyjść, ale też bardzo szybko otworzyliśmy nasze gabinety na wszelkiego rodzaju usługi. Najmniej dostępna była higienizacja, ale to było głównie ze względów pandemicznych, takich epidemiologicznych, dlatego że technicznie rzecz biorąc przy higienizacji tworzy się bardzo duża ilość aerozolu, który jest świetnym nośnikiem dla wirusa, no i pokrywa jakby całość gabinetu, pacjenta, lekarza, wszystko. No i to potem powoduje, że no trzeba bardzo długo taki gabinet dezynfekować, czyścić i tak dalej, więc higienizacja, szczególnie piaskowanie, było przez pewien moment mniej dostępne właśnie z tych przyczyn. Natomiast co też było ciekawe, ponieważ sporo gabinetów gdzieś się zamykało, nie było dostępnych, a my byliśmy dostępni cały czas, to nie tylko przychodzili do nas pacjenci nasi abonamentowi, którym zapewnialiśmy dostępność, ale przychodzili też pacjenci, którzy nie mieli u nas abonamentu i im także staraliśmy się pomóc. I my oczywiście jesteśmy również otwarci na takiego pacjenta tak zwanego z zewnątrz, tak z ulicy, nieposiadającego abonamentu, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że naszym głównym zadaniem jest zapewnienie dostępności i obsługi dla pacjentów abonamentowych. Paradoksalnie ludzie zaczęli dużo bardziej inwestować w ogóle i patrzeć na swoje zdrowie. Być może pandemia obudziła taką potrzebę. To pewnie jeszcze będzie przedmiotem jakichś badań socjologicznych, ale zauważyliśmy ewidentnie, że spora część ludzi chętnie przychodzi, bo ma, nie wiem, i trochę więcej wolnego czasu i w jakiś sposób więcej zwraca uwagi na zdrowie. No i obudził się taki popyt na usługi, bym powiedział, takie ponadpodstawowe, droższe, typu implanty, typu ortodoncja, typu protetyka. Też warto powiedzieć, że my na przykład zainwestowaliśmy tuż przed pandemią i potem odpaliliśmy ten projekt w trakcie pandemii w cyfrową ortodoncję Invisalign, która między innymi wychodzi w odpowiedzi na taką potrzebę pacjenta, żeby nie być za często u lekarza i żeby nie być osobiście, bo projektowanie odbywa się cyfrowo tych nakładek ortodontycznych i potem one po prostu mogą przyjść bezpośrednio do pacjenta do domu i nie musi on się udawać do lekarza. Więc tak w zasadzie ta interakcja z lekarzem gdzieś tam jest
zminimalizowana, co też odpowiadało na tę potrzebę bezpieczeństwa pacjenta. To do tego popytu na nowe usługi jeszcze za chwilkę wrócimy, a ja dopytam o to, jak wygląda popyt na usługi stomatologiczne już w tym roku, w ostatnim półroczu, no bo mamy niską bazę, jak rozumiem, pandemiczną czy niższą, no ale czy wróciliśmy już do tego poziomu obłożenia gabinetów, który był w 2019 roku, czy jeszcze nie? Tak, wróciliśmy. Stanowczo wróciliśmy. W jakiś sposób się płynnie przenika ten popyt na te nowe usługi stomatologiczne, czy takie bardziej zaawansowane, specjalistyczne, właśnie z tym powrotem pacjentów. Mam nieodparte wrażenie, i to nie jest tylko moje wrażenie, ale też kolegów z zagranicy, bo należymy do grupy BUBA, więc oczywiście pracuję również globalnie z Hiszpanami, czy z Australią, czy z Ameryką Południową, czy z Wielką Brytanią. I wszędzie jest obserwowany dosyć podobny trend, w Polsce pewnie jeszcze mocniejszy. Zresztą nagle dosyć mocno pojawił się właśnie ten trend inwestowania w siebie, zwracania uwagi na swoje zdrowie, a jama ustna również w tym w jakiś sposób najwidoczniej bierze znaczący udział. I dzięki temu, że pojawił się dodatkowy popyt właśnie na implanty, na protetykę, właśnie na cyfrową ortodoncję, w tym właśnie Invisalign, no to to pozwala nam odbudowywać się bardzo szybko z zeszłego pandemicznego roku. Czyli też, jak rozumiem, Polacy, czy my wykonujemy więcej zabiegów stomatologicznych o charakterze estetycznym i to pewnie też sprawia, że to są zabiegi pewnie droższe w przeliczeniu na godzinę niż taka stomatologia zachowawcza, czyli wszystko wam sprzyja, tak? Pieniędzy więcej, marżowo bardziej zabiegi, czy trochę przesadzam w tym optymistycznym patrzeniu na kondycję branży? Powiem w ten sposób, że z drugiej strony my też oczywiście jesteśmy częścią jakiegoś większego rynku. Ten rynek stomatologiczny w Polsce jest bardzo mocno rozdrobniony, jest jeszcze nieskonsolidowany, więc my też oczywiście bierzemy udział w konsolidacji tego rynku, aczkolwiek, o tym może później też powiem, nie jest to takie wcale do końca oczywiste, że lepiej kupować gotowy biznes, niż otwierać własne. Myślę, że my tutaj troszeczkę idziemy pod prąd, ale bardziej chcę powiedzieć o tym w tym kontekście, że widzimy no, sporą liczbę gabinetów, które gdzieś tam zgłaszają się, że właściciele chcą je sprzedać. Najwidoczniej jest sporo takich miejsc, które gdzieś być może przeinwestowały trochę, może były właśnie niedoinwestowane albo nie miały wystarczających zasobów i wydaje mi się, że chyba cały rynek może nie być w takiej fantastycznej kondycji. Natomiast ewidentnie rozmawiając z właścicielami takich klinik, które są bardziej wysokospecjalistyczne, właśnie implantologiczne, świadczące usługi ortodoncji cyfrowej, to tam wygląda na to, że ten biznes rzeczywiście nie tylko jakoś znacząco nie spadł podczas pandemii, oczywiście spadł, tak, ale nie było to jakieś takie zupełne zamknięcie tego biznesu, ale bardzo szybko się odrodził. To na koniec podpytam jeszcze o strategię ekspansji LuxMedu w stomatologii, no bo mówił pan, że niekoniecznie przejmowanie gotowych gabinetów jest słuszną strategią i rozwijacie się też w dużej mierze organicznie. To do jakiego poziomu zamierzacie się rozwinąć, choćby w perspektywie najbliższego roku, no i czy właśnie bardziej chcecie otwierać własne gabinety, czy szukacie klinik, czy gabinetów, które można kupić? To wygląda w ten sposób, że jeżeli chodzi o strategię w ogóle rozwoju LuxMedu, to my cały czas jesteśmy wierni tej strategii rozwoju organicznego, chociaż może to wyglądać na zewnątrz trochę inaczej, no bo jednak głośniej pewnie jest o tym, co gdzieś tam przejmujemy, czy przyjmujemy do grupy, a pewnie mniej mówimy o tym, że otworzyliśmy kolejne ambulatorium, czy nawet stomatologię. To jest zupełnie naturalne, bo to są takie trochę lepiej sprzedające się newsy, ale proszę mi wierzyć, że 80% naszego rozwoju to jest rozwój organiczny. I nie inaczej jest w stomatologii, a nawet bym powiedział, że my trochę zweryfikowaliśmy tę strategię, bo kiedy startowaliśmy z projektem stomatologicznym, to na pewno brakowało nam bardzo mocno kompetencji tych specjalistycznych. I w pierwszej chwili myśleliśmy, że najłatwiej te kompetencje będzie kupić po prostu z rynku i dołączyć do grupy. Kiedy zaczęliśmy rozwijać swoje własne kliniki równolegle i okazało się, że no jakby przez te 25 lat bytności na rynku jednak LuxMed doprowadził do perfekcji otwieranie swoich własnych klinik. Robimy to bardzo koszt-efektywnie, szybko, sprawnie. Jest jakby cały dział, który to prowadzi, więc jesteśmy w stanie bardzo szybko te kliniki otworzyć. Do tego no jednak mamy potężną bazę pacjentów,
którzy no, już mają abonament, więc jest kwestia tylko tego, żeby mieli gdzie przyjść, zrealizować te swoje usługi stomatologiczne. Kiedy zaczęliśmy otwierać nowoczesne kliniki i oferowaliśmy tam, staraliśmy się oferować pełen zakres usług, to w naturalny sposób zaczęło przyciągać również znamienitych lekarzy specjalistów. No i to wszystko plus ten pandemiczny moment, kiedy my pozostawaliśmy otwarci, byliśmy dostępni dla pacjentów, spowodowało, że ten organiczny rozwój zaczął się rzeczywiście bardzo popłacać. I teraz czym to się różni od przejmowania klinik? Otóż dla nas jedną z takich kluczowych kwestii jest synergia. No bo co z tego, że dołączymy kolejną klinikę do grupy, jeżeli my nie będziemy w jakiś sposób mogli synergizować tych biznesów. A to wbrew pozorom, dla kogoś, kto szczególnie jest jakby siedzi w takim biznesie albo na przykład siedzi też w detalicznych tematach, wie, jakie to jest bardzo trudne. Bo jakby siła synergii grupy i sieci jest w tym, że są ujednolicone usługi, ujednolicone zakupy, w pewien sposób ujednolicony marketing, ujednolicony sposób zarządzania, compliance medyczny itd., itd. Z drugiej strony stomatologia jest takim biznesem, który bardzo mocno wygrywa na indywidualnym traktowaniu pacjenta. I tutaj jest pozorna sprzeczność, o której pewnie można by było długo rozmawiać jeszcze, czyli jak zapewnić właśnie jednolitość pewnego rodzaju i wysoki standard wszędzie, gdzie jesteśmy dostępni, jednak z jakiegoś rodzaju indywidualizacją pacjenta, tym, że prowadzi jeden lekarz i tak dalej. I to staramy się w Luxmedia robić, ale chcę przez to powiedzieć, że dosyć trudno jest zintegrować wewnątrz nowe kliniki, które w stomatologii mają tą specyfikę, że są zarządzane przez prywatnych właścicieli, jest tam bardzo mocno odciśnięta ta pieczęć właściciela, który bardzo często traktuje to i bardzo dobrze, jako trochę dzieło swojego życia, jest to dla niego strasznie ważne osobiście i trudno jest taki biznes zintegrować i, że tak powiem, wygenerować z tego taką rzeczywiście czystą synergię, że obydwa biznesy zaczynają na tym korzystać. Więc my dosyć szybko dostrzegliśmy, że te kompetencje mamy zbudowane też wewnątrz, w związku z czym w tej chwili ja nazywam to w ten sposób, że my stawiamy na mądre przejęcia, mądre akwizycje, takie, które rzeczywiście tą synergię wygenerują i które spowodują, że pacjenci dostaną jeszcze szerszy, jeszcze ciekawszy wachlarz usług, a my jednocześnie nie wygenerujemy sobie no, dodatkowych kosztów i dodatkowej pracy takiej, że trzeba zatrudniać kolejne agencje do obsługi albo kolejnych ludzi, którzy będą tylko zawiadywać jednym biznesem, no bo to wtedy troszeczkę nie ma od strony biznesowej sensu. No i jednak jest też kwestia marki. LuxMed jest marką no, bardzo cieszącą się dużym zaufaniem i jednak budującą bardzo duży zasięg, więc jakby przejmowanie kolejnych biznesów, te, które przejęliśmy, pozostawiliśmy na razie pod własną marką, ale nie ukrywam, że no, też w jakiś sposób patrzymy na to, jak to synergizować, no bo posiadanie wachlarza 20 marek no powoduje, że 20 marek trzeba promować i 20 marek konkuruje o siebie, konkuruje o uwagę, choćby w social mediach, co w tej chwili jest tak naprawdę najbardziej, jakby największym wyzwaniem, ta konkurencja o uwagę, o zdobycie tych sekund użytkownika, kiedy możemy no, sprzedać de facto usługę. Więc trzeba o tym pamiętać, że to się wydaje takie łatwe, kupmy ileś biznesów, ale pytanie jest takie, jaką rzeczywiście wyciągamy potem z tego synergię. I to jest klucz i jakieś tam takie światełko, które nam przyświeca przy przyglądaniu się przejęciom. Natomiast szybciej jesteśmy w stanie w tej chwili otwierać własne kliniki i plan jest taki, żeby otwierać 5-6 klinik rocznie co najmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Daniel Petryczkiewicz, szef projektu rozwoju stomatologii w grupie LuxMed. Bardzo dziękuję.